Witajcie bez ładu i składu. Jesteśmy na Woli Rzędziskiej. W Tarnowie nic się nie działo, ani w okolicach. Jest tyle ludzi, że się nawet nagrywać nie da. Mamy już lody cynamonowe. Dużo rzeczy rozdają. Drodzy Państwo, w kole gospodarki jest tyle ludzi, że się na serio nagrywać nie da. Znakomita lemoniada. Kamery są, nie kamery. Lemoniada z scena, wodą nie scena. Mineralną, tak się spróbuję ogarnąć, ale lawenda. Nie ma jak. Lawenda, którą... Naprawdę nie ma jak tego ogarnąć. Jest ten namiot psu, tutaj dają bigos, nie będzie widać przez ludzi w ogóle. Gdzie można porozmawiać z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, gdzie można... Tam są miody, tam są ankiecie, zostawić lody, rozdają jakieś gry, zabawy. ...dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj rodziny Prawa i Sprawiedliwości z miłości do Polski w Woli Rzędziskiej dopiero się rozpoczął. Przed nami jeszcze spora... Tu loty dają. Tu malowanie, tu dmuchańce. Tu jest scena. Raj dmuchańców. Strasznie dużo ludzi przyszło. Jeszcze tyle, żebym nigdy nie widział. Tutaj to się już nie przebije za cholerę. Są koniecznie warte, żeby zobaczyły i przywitały się stanowisku z lodami, bo również dzisiaj lody całkowicie za darmo dla Państwa. Nie wiem, czy było widać ciastka. Tu kompletnie nie mam pojęcia, co jest. Może wy coś zobaczyliście, ja nic nie widzę. No i w zasadzie tyle. Już się tam pchać nie chcę. Odtąd zacząłem. Naszych rodaków, od ludzi tej naszej narodowej wspólnoty, co jest potrzebne, czego chcą. W 2015 roku, kiedy doszliśmy do władzy, realizowali. Ktoś powie, nie wszystko się udało. No tak. Do sceny się odwróćmy. Tak, flagi w górę. Wszyscy jeszcze razem. Wyżej. Tak, jeszcze wyżej. Wspólne pamiątkowe zdjęcie! Uśmiechamy się, uśmiechamy szeroko! Machamy pozdrowienia z Woli Rzędziskiej pod Tarnowem! Dużo ludzi, jeszcze godzina ma to niby trwać, przejeździło się trochę. Jest prawie 17, niby do 18 to ma być. Są jeszcze przedstawiciele PiS-u z nami, łażą po tych straganach od jednego do drugiego, wszyscy sobie robią.
To jest? Thank you.
skończyło się. Nie wiem, czy było słychać, no i skończyło się. Pakują wszystko. To był niby drugi piknik z miłości do Polski, czy coś takiego.